No i dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Mamy dzień tygodnia, słuchajcie, sobotę. Cały czas mi się wydawało, że wczoraj jest sobota, a nie dzisiaj. To dzisiaj sobota, jutro już niedziela. No, wczoraj mieliśmy zapierdziel, w czwartek miałam zapierdziel. Słuchajcie, i dzisiaj będzie zapierdziel. No jutro luz, bo jutro do 8, a dzisiaj do 9. No i dzisiaj mam go out z Karolcią moją. Ale do czego zmierzam? Jak widzicie, skierowany mam telefon na suszarkę, ponieważ mówiłam wam, że przyszła do mnie suszarka, którą będziemy musieli przetestować. To znaczy ja muszę dla was ją przetestować. Powiem na starcie, że ja rzadko kiedy suszę włosy suszarką. Dlatego u mnie suszarek nie znajdziecie dwóch, trzech, czterech. Nie zmieniam tego sprzętu, tego akcesoria. Ale miałam do wyboru suszarkę lub suszarkę, więc dostałam suszarkę. Przetestuję ją oczywiście dla was. Pokaż mi jeszcze cenę. Cena tej suszarki nazywa się ona właśnie tak. Jest ona w ogóle, ja nie wiem dlaczego tu mnie przekierował link. W każdym razie to jest MHU. Nie wiem od czego to jest skrót. Nazwa suszarki, a jeżeli chodzi o ten sklep, który się do mnie odezwał, to jest to Wazor Stylist. Ja Wam wszystkie linki udostępnię oczywiście w opisie pod filmem. Cena tej suszarki to rzekomo z 40 funtów na 33. Jest darmowe delivery w UK. 19% niby, że zaoszczędzacie. Co tutaj jeszcze mamy? No i teraz tutaj jest opis. Ja sobie ten opis postanowiłam, słuchajcie, przetłumaczyć. Gdzieś tutaj mam tłumaczenie, więc zaraz wam to przeczytam. Będzie po prostu szybciej. Nie znam wszystkich określeń w języku angielskim. Kto by znał, mógłby sobie przetłumaczyć, ale bardzo proszę. Ciepło dalekie, poczerwieni, szybki czas schnięcia do 50%. Jony ujemne, dzięki czemu włosy stają się bardziej miękkie i zdrowsze, bez skręcenia włosów, tuchnienia się włosów. Dalej, dwie prędkości, wysoka i niska, trzy ustawienia ogrzewania, wysokie, średnie, niskie i przycisk chłodzenia, co ja lubię, w ogóle lubię na chłodno chłodzić włosy, chłodzić, Boże, suszyć włosy. Więc to i mocowanie koncentratora, cokolwiek to znaczy, 7,5 cm, mocowanie dyfuzora wolumizującego, 13 cm. Nie wiem, czy komuś te dane są tutaj wszystkie potrzebne, ale w każdym razie tak, tutaj macie to na stronie. Zaraz ją sobie otworzymy. Tu jeszcze Wam pokażę, właśnie tu mamy dyfuzor, tutaj tak ona wygląda. Mamy tutaj podczerwień. Dalej, następne zdjęcie tutaj samej suszarki. Bardzo proszę, Oli właśnie otwiera tutaj pudełeczko. Negatywne ujemne jony. Co my tutaj mamy? Jakiś filtr, który się wyciąga. No zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, ja od suszarki, uwierzcie mi, naprawdę, ja od suszarki nie wymagam zbyt wiele. Tak wygląda. No, byle wysuszyła i faktycznie, zaraz się odwrócę. I faktycznie, słuchajcie, jedyne co ja jakby może już, no można powiedzieć nawet, że oczekuję, no to jest ten dyfuzor. Co oczekuję? Chodź, kochanie, weź tą suszarkę, weźmy ją do. Chodź, daj mi ją tutaj, daj mi ją. Ja mam włosy mokre, jak widzicie. Wzięłam sobie już tutaj, przyniosłam statyw, ponieważ tutaj sobie ją podłączymy, bo tutaj mam dobre światło i tutaj sobie posuszymy włosy. Czekajcie, wsadzę was w statyw. Okidoki, ja już jestem tutaj. Zobaczcie, tak wygląda pudełko. MHU. Salon Exclusive. Bardzo proszę. Nie wiem, czy coś widać, bo tutaj pewnie się światło odbija i mało co widać. Tą czarną suszarkę jeszcze na tym czarnym tle. Zaraz Wam tutaj pokażę. Ja mam swoją jedną ulubioną, co prawda, suszarkę. I tak jak mówię, ja nie przepadam za suszeniem takim. No fajnie wygląda, ładnie wygląda. Taka matowa. Powiem Wam, że nie jest taka ciężka. Zaraz zobaczymy jeszcze fajnie, jak będzie miała właśnie długi kabel. To akurat jest fajna sprawa. Czekajcie, tylko odwinę tu wszystko. Patrzę, gdzie mam wolny kontakt też, żeby Wam się tutaj podłączyć. W subciorze jest to do kabla przyczepione, to jest kolejny plusik. Nie jest duża, nie jest ciężka, wszystko z zabezpieczenia ściągam. Mamy tutaj włącznik, o fajnie, mamy high, low, high, med, low, czyli tu jest ta szybkość, tutaj jest, no, tutaj jest ta cała siła, szybka, średnia i wolna, niska, czekajcie. Tego ja nie używam, tego ja w ogóle prawie nie używam. Mamy tutaj też ten dyfuzor cały, to też rzadko kiedy w ogóle używam. Więc jeżeli już będę chyba teraz ja suszyć, to raczej z tymi jonami ujemnymi, czyli wolę to węższe. Zdecydowanie. Czekajcie sobie, zobaczę, czy to się wkręca, czy to się nakłada.
To się tak dość ciężko na początek, to się może musi rozrobić, wsadziłam. Tu mamy zimno, puszczanie zimna. Tutaj mamy te trzy szybkości i trzy programy. Wyłączymy. No, muszę Wam powiedzieć, że jest moc. Jest moc, tylko dość ciężko się wyciąga, słuchajcie, to coś. Nie wiem nawet, czy to się odkręca. Dobra, ciężko to schodzi, może musi się wyrobić. Teraz nałożymy sobie ten dyfuzerek. Dyfuzer, no zobaczmy. Tutaj mamy jakieś takie, ja rzadko kiedy takie coś używałam. Nie wiem, czy mam to, o dobra, już. Dobra, wyłączymy na high, tu włączymy na high. Nie ma zimna tego wysypu. Muszę Wam powiedzieć, że ja jestem lekko w szoku. Czekajcie, bo mi też trochę włosy lecą. Jestem w szoku, dlatego że bardzo szybko suszy ta suszarka. Bardzo szybko suszy włosy, słuchajcie, no zobaczcie. Ja sobie zmienię tylko te, ja nie lubię tej nakładki, ale myślę, że w salonie, wiecie, dla akurat fryzjerek, myślę, że się to fajnie naprawdę sprawdzi. Ja wolę taką typowo domową opcję, no i dosuszamy włosy. Wow! Trzeba uważać, tutaj nie dotykać, to bardzo mocno się nagrzewa, ale ja mam już suche włosy. Ja jestem, słuchajcie, pod wrażeniem, włosy są leciutkie. Są takie mięciutkie, są delikatne. Faktycznie nie są puszące się, ale wiadomo, że jeszcze sobie zaraz nałożę olejek na włosy. No ale generalnie powiem Wam, że no zobaczcie. Tak wyglądają wysuszone włosy. Faktycznie się nie puszą, nie elektryzują, co też jest dla mnie ważne. Pokażę Wam całość. No zobaczcie. Nagrywałam Wam bez cięć i teraz możecie zobaczyć, słuchajcie, jak długo suszyłam tą suszarką włosy. Faktycznie skraca ona czas i to nie wiem, czy nie więcej, słuchajcie, niż połowę. Jestem pod wrażeniem. Tak jak nie lubię suszarek, tak wydaje mi się, że zmienię ją z tą moją z racji tego, że szybko, ona bardzo szybko suszy włosy. Nie wiem, faktycznie ma tą jakąś moc, poczytajcie sobie o niej. Tutaj jest ten cały chyba filtr, który też coś tam można wymieniać. To jest, tylko to się bardzo mocno nagrzewa, musicie uważać, to jest teraz bardzo gorące. Jeżeli będziecie chciały, to troszkę sobie zdjąć. Fajnie, że ma opcję tutaj właśnie aż tak rozszerzoną. Trzy szybkości, trzy, dwie prędkości i tak dalej. Tutaj dwie moce, trzy prędkości. I co? Znaczy dwie prędkości i trzy te. Trzy stopnie suszenia. No i tutaj jeszcze te chłodzenie. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny gadżet. Ja nie lubię, ja bardzo rzadko kiedy suszę suszarką, ale powiem Wam, że świetna to jest opcja ogólnie na wyjście. A co jeszcze muszę Wam powiedzieć? Po normalnym takim suszaniu naturalnym ja mam włosy kręcone, a teraz mam proste. Słuchajcie, one mi się po prostu na prosto wysuszyły. Przeciągnę z raz tylko prostownicą, a dzisiaj mam wyjście i naprawdę super.
bardzo jestem zadowolona i jestem zdziwiona, dlatego że ja, mi się wydawało, że a tam suszarka to suszarka, ma tylko wysuszyć. Nie, faktycznie nie. Ja Wam polecam tą suszarkę. Naprawdę warto. I 30 coś funtów, ja pamiętam, że za moją dawałam chyba z 50 czy 60. No, ja ją kupowałam na promce, tak by the way. Także bardzo fajna sprawa, leciutka, fajna. Myślę, że w podróż też naprawdę spoko. Także polecam Wam serdecznie. Wszystkie opisy tej suszarki i wszystkie linki dostaniecie oczywiście w opisie pod filmem. Super. Po prostu super. No i okidoki, jak widzicie, zastosowałam sobie, słuchajcie, olejek. Olejek użyłam z Biosilka, dokładnie ten. Jak ja to robię, biorę sobie po prostu ociupinkę, słuchajcie, na dłoń. Przyznam Wam szczerze, że 3 razy dokładałam. No ja jednak mam niemało włosów. O, tak to wygląda. Rozcieram sobie to w dłoniach i po prostu przycieram sobie po włosach. Nie wiem, czy to jest dobry sposób, czy to jest zły. Ja po prostu tak to używam i ja jestem z tego sposobu zadowolona. Jestem naprawdę w szoku, słuchajcie. W szoku, jeżeli chodzi o tą suszarkę. No bardzo szybko, bardzo sprawnie i włosy są proste. Ja wiem, że ich mam teraz dużo, no bo ja je umyłam, siłą rzeczy. Ja tak mam zawsze. A poza tym, no nie są one też nie wiadomo jak zregenerowane. No bo przecież trochę tych zabiegów też poprzechodziły. Wiecie, o co chodzi. No. Co prawda dawno już nic nie miały na włosach jakiegoś, wiecie, farbowania, rozjaśniania i tak dalej, ale to wszystko zostaje po latach, także nie ma się co dziwić, ale naprawdę jestem pod wrażeniem na jakieś wyjście. I teraz powiem Wam, że znając moje włosy, przejadę tylko kilka razy, słuchajcie, prostownicą i będzie po problemie, w sensie, wiecie, nie będzie ich aż tyle, tylko będą po prostu takie gładsze, wyprostowane. Super sprawa, ja Wam tą suszarkę polecam, zorientujcie się, jeżeli nie macie lub jeżeli macie starą i chciałybyście wymienić, to zapewniam, ja Was zapewniam, że ta suszarka jest naprawdę warta swojej ceny i godna uwagi. Poczytajcie sobie o niej, spróbujcie sobie ją sprawić. Zawsze możecie odesłać. Tam jest chyba jeszcze rok gwarancji bodajże. Może, jeżeli Wam się też spodoba, jeżeli dacie mi znać w komentarzach, być może uda mi się załatwić jakąś zniżkę dla Was. Zobaczymy. Tak to by wyglądało. Naprawdę ja jestem pod wrażeniem. Bardzo, bardzo mi się podoba. No i co? I pomyślałam, że podczas tego samego vloga mogłabym przyjść, słuchajcie, do Was z try-on haulem, z tymi rzeczami z Shein. Słuchajcie, bo tego jest po prostu, no jest tego trochę. Więc jak nie teraz, to kiedy? Ale jeszcze sobie użyjemy, słuchajcie, pielęgnację. Poczekajcie tylko, bo jedno było pod oczy. Anti-age to jest normalne. Do całej twarzy. Anti-age. Eye balm, dobra, to jest pod oczy. Mam próbki, więc chcę je powykorzystywać. To jest próbka, słuchajcie, z Estée Lauder. To jest dokładnie ta próbeczka, na pewno znacie te produkty. No ja jeszcze miałam, więc po prostu wykorzystajmy. To jest pod oczy balsam, bardzo fajna konsystencja. Bardzo fajna, wow. No i taki widzę, że jest taki nie lekki, tylko właśnie taka konsystencja, nie konsystencja, Boże, taka, no i zabrakło mi znowu słowa, widzicie? Ale bardzo taki treściwy jest. No, muszę Wam powiedzieć, że taki wręcz balsam faktycznie. Subcio, bardzo treściwy krem pod oczy, także ja sobie już naruszyłam tą saszetkę. Za chwilę też odwrócę Wam tutaj kamerę i pokażę Wam moje zmiany na biurku. Mam nadzieję, że nie tracimy ostrości. Trochę chyba tak. No i mamy jeszcze z tej serii krem. Teraz sobie użyjemy kremik. Postanowiłam, że chcę sobie zużyć próbkę. Fajnie pachnie. Zresztą te kremy wszystkie, słuchajcie, z tych górnych półek, to ja po prostu przepadłabym najprędzej to za zapachami tam tych kremów. Nie tyle właściwości, bo na początek właściwości nie czuć. Wiadomo, tylko te zapachy, powiem Wam, że jak smarujecie właśnie, używacie tych kosmetyków, to czujecie się tak, no czujecie tą ekskluzywność w nich, naprawdę. I to właśnie poprzez te zapachy, to jest tak przyjemne stosowanie, że szok. I jeszcze muszę sobie sprawdzić świetniczek tutaj właśnie taki, widziałam taki ładny pudrowy różowy gdzieś, nie wiem tylko gdzie ja to widziałam.
Polecam Wam też ten olejek do włosów, ja go bardzo, bardzo, bardzo lubię, więc niech sobie tutaj stoi. Później Wam odwrócę, właśnie pokażę, jak sobie póki co ułożyłam na toaletce rzeczy. Oczywiście to jest tak wstępnie, jeszcze pewnie będę to przekładać 1000 razy, ale póki co jest ok. No i teraz będę chciała przyjść do Was właśnie, już minutka, będę chciała przyjść do Was z try on haulem tych ciuszków, moja piękna córcia. Fajnie sobie ten związała tak włosy, ja tak nie umiem, ale zobaczcie, jakie pięknie. A ile ma tych włosów? A jak fajnie ma takie te. My musimy iść do fryzjera po ombre, a ona ma takie od słońca, nie? Takie się ładnie samo zrobiło. No, także co? Ja spadam, przekręcę właśnie kamerę tam, ponieważ tam przy tej... Tam przy tej szafie, słuchajcie, będę właśnie się przebierać. No i za chwilę odkleję naklejki, sprawdzę, czy ten klej złapał mi te rączki, bo jak nie, to bym musiała wymyślić coś innego. Ale powinien niby złapać, no ale to jest od wczoraj tak się trzyma. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało, jak zgaszę światło. Widzicie? Jest teraz tak dość... Nie wiem, jak mam tutaj z tym światłem Wam porobić, ale tu będzie prześwit, więc tu musi być zasłonięte. Coś wymyślimy. Coś wymyślimy, będzie dobrze, będzie Pan zadowolony. No, ja tutaj sobie ustawię jakoś oświetlenie, żeby było też nie za ciemno, nie za jasno. No, no i za chwilę przychodzę do Was z try on haulem.